Ej, zrobimy taką stawkę. Ja zrobię coś takiego, że wszyscy po kolei mówimy: wróciła seria. I ja tak was dam na pełny ekran. Mówię ja, potem na przykład Janek, potem Olek. Tak wszyscy mówimy najpierw: wróciła seria, wróciła seria, wróciła seria. I potem ja mówię, i z tej okazji kolejny odcinek rozgrywkowy, okej? Okay? Wróciła seria. Wróciła seria. Wróciła seria. I z tej okazji mamy dla was kolejny materiał rozgrywkowy na kanale Calcio Merito, którego już dawno nie było, bowiem tydzień temu nie udało się go nagrać, a tak właściwie to opublikować z przyczyn technicznych. Dzisiaj wspólnie z Jankiem i Olkiem. Cześć, witam Cześć serdecznie. Mamy dla was materiał, który pojawił się tak właściwie na samym początku jakby zmiany brandingu na naszym kanale. Mianowicie był to materiał, czy zgadniesz, co to za klub. Chodziło w nim o to, żeby rozpoznać drużynę na podstawie narodowości. Dzisiaj będzie to samo, tylko że trochę pozmieniane. Czemu? Bowiem flagi będą się odsłaniać stopniowo. Nie będzie podanych wszystkich flag naraz, będą się one odsłaniać po jednej. I na przykład, jeśli któryś z uczestników będzie wiedział, dajmy na to, po dwóch, trzech flagach już, co to jest za klub, to wtedy walczy o więcej punktów. No przykładowo, jeśli po jednej fladze będzie wiedział, to ma 11 punktów, jeśli po dwóch flagach to ma 10 punktów, a jeśli będzie potrzebować wszystkich flag, to ma punktów tylko jeden. Punkt jeden. Tak jest. Oczywiście możecie grać razem z nami, nawet jeśli chłopacy zgadną wcześniej, dajmy na to, zgadną już po 5-6 flagach, ja i tak wam przewinę do samego końca, żebyście mogli potem w komentarzu napisać własny wynik. I co, chyba wszystko zrozumiałe, będzie 6 rund i myślę, że możemy przejść do rundy pierwszej. Dobra, więc zaczynamy. Na początku wam pokażę formację. Formacja prezentuje się tak. Jest to 3-5-2. 3-5-2, dobra. I powoli odsłaniam już flagi. Pamiętajcie też, żeby zakomunikować, że piszę w tym momencie, żebym ja sobie zapisywał to, w której rundzie. Jasne. Pokazaliście. W razie czego z Olek, my musimy sobie sami te punkty zapisywać, tak, żeby no, potem tak nie było niedomówień. No. Profilaktycznie, jasne. Lepiej zapobiegać. Jasne. Rozumiem, że mam cały czas wam odsłaniać, tak? Bo jeszcze... Tak. Tak, tak, tak. Póki co są, jak widzicie, sami Włosi. Oczywiście to przypadkowo, to nie jest tak, że ten samych Włochów na początek. Na pewno przypadkowo. Tak. Teraz w końcu coś, co może was... Aha, troszkę dobra. Nakierować. Chyba jeszcze ale jednego już będę potrzebował, tak myślę. Tak, rozumiem. Ja że chyba też jeszcze jednego. Jeszcze jednego, no dobra, te jedno wam akurat dużo powie. Myślę, że jest taka szansa. Dobra, chyba jednak nie. Chyba nie jednak. Dobrze, ja pokazuję do kamery. Dobra, czyli w tym momencie masz po 5 flagach. Ja chyba jeszcze po jednej za 7 punktów. Ja spróbuję za 6 punktów. Dobrze, już wysyłam w takim razie kolejną flagę. No, odsłoniła się flaga Włoch. Próbujesz dalej, czy...? Muszę rozkminić teraz na szybkości. Tak dla pewności jeszcze po jednej. Dobra, po jednej nutce jeszcze w takim razie. Już szukam, gdzie to mam. Tutaj to mam. O, jakieś duże zdziwienie na mojej twarzy. Nie wiem, spróbuję strzelić po tych 5 punktach. Ty, Janek, już pokazałeś do kamery? Tak, 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 już pokazałem za 7 punktów. To ja teraz też pokazuję. Czyli nie czytajcie mi jeszcze waszych odpowiedzi, ja jeszcze pokażę do końca dla widzów. Mm-hmm. No to jedziemy do końca w takim razie. Wy przy okazji też to widzicie i możecie się zastanawiać, czy pokazaliście dobrze, czy pokazaliście źle. Kurde, nie mam pewności. Pozostałe narodowości. Dobra, ja mam dobrze na bank. Ja chyba nie. Zdecydowanie. Tak, pamiętajcie też, że ja brałem z meczów poszczególnych. Jest to, pokazaliście już, możecie po sobie powiedzieć. Zdecydowanie nie trafiłem, ponieważ ja dałem Torino, a jest to... Jest to Spal. Jest to Spal, tak. Czyli Janek zdobywa no, 7 punktów. Berisha na bramce, Reca na lewym wahadle, w obronie Tomowicz i Jasmin Kurtić w pomocy. Tak, to się zgadza. Spal jeszcze, wiesz co, jeszcze jakbyś dał tak, flagę włoską na środku,
tego Serba po prawej i po lewej Brazylię, to już w ogóle na bank, bo byłby Igor w składzie. A nie ma tak łatwo. W takim razie 7-0 po pierwszej Jasne. Rundzie. 7-0. I runda numer 2. Runda druga. Formacja 4-3-3, jak widzicie. I powoli stopniowo będę wam klasyk. Odsłaniać. Zaczynamy wyjątkowo, zauważcie, nie od Włoch. O, jestem zdziwiony. Francuz na środku obrony, czekaj, ale dawaj dalej. Dalej. W dalszym ciągu dalej, rozumiem. Tak. Dobra, kolejną odsłania w takim razie. I tutaj Aha. chyba zastopuję, bo to wam może powiedzieć. Troszkę, a może tak i nie. Tak teraz myślę, czy już strzelać, czy jeszcze się wstrzymać. Żeby to nie była taka wtopa jak swego czasu. Ja muszę wam powiedzieć, że nagrywaliśmy tą poprzednią wersję z członkami naszej redakcji, to też tam punktowo za bardzo się nie popisałem. Też czasami wystrzeliłem za szybko. W ogóle się nie popisałem żadnym punktem, od tego zacznijmy. No to taki spoiler właśnie. No, więc podejrzewam, niestety. Że dzisiaj... I w sumie dobrze, że to się nie ukazało z drugiej strony, bo to była rzeź. No to spokojnie, znaczy, to dzisiaj... Trudniejsze przykłady wtedy dałem na pewno. A to już na bank. Ja bym chyba jeszcze po tej piątej fladze. Ja też. Dobra, piąta flaga w takim razie. To bramka. Dalej nie wiem. No to kolejne wysyłam... Argentyna. Argentyna. Kurde, tak się zastanawiam, czy w tym sezonie grzebać, czy trochę dalej. Tak teraz myślę. Mogę wam podpowiedzieć, że z tych 6 rund najdalszy sezon to jest 13-14. Okej. Okay. A to tylko 6 rund gramy? Tak. To będzie szybkie 0 punktów chyba. Jeszcze jedna flaga, kurde. Tak myślę. Okej, okay, wysyłam. No ja też. Kurczę, Argentyńczyk, Francuz, Chilijczyk. Ajajajajaj. Dalej. Ten Francuz mnie w obronie zbił stropu trochę. Też mi trochę zbija to stropu, niestety. Jeszcze dalej? No. Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie to was trochę może nakierować. Ojeju, nie jestem dobry we flagi. Ajajaj. Mogę podpowiedzieć. Senegal. Senegalczyk na prawej obronie. No nie wiem. Kto mógł Senegalu grać? Spróbuję, kurde, no. Ale nie jestem pewny ani trochę. Ja w ogóle nie jestem Czyli pewny, dlatego punkty, nawet nie próbuję. Za 3 punkty celujesz, Olek, tak? Tak. Tylko zapisuję. Też pokazuję do kamery Janek od razu. Cały czas. Ja chyba do końca będę jechał, bo to tam. Dobra, w takim razie wysyłam kolejną. O, pokazałeś rolek? Tak, pokazałem. Dobra, to ja wysyłam kolejną. I ostatnią, mówisz, że do końca, tak? Do końca, ja tego nie wymyślę, tak o. No to proszę bardzo. Grek. Nie wiem, ja mam czarną dziurę tak naprawdę. Sugeruje się jedną flagą, ale myślę, że to no nie ta jest. No ta jedna flaga jest tutaj kluczowa, ta, która jest niemalże na samym środku. I chyba mówimy o tej samej i właśnie dlatego przez nią w topie. Oj, przepraszam. Czekaj, Boże, ten Grek. Ja nie mam żadnego skojarzenia z tym Grekiem. No nie wiem, zobaczymy co będzie. Dobra, ja pas, ja nie odpowiadam, nie wpadnę na to. Co pokazać, Olek? Fiorentinę. Myślałem, że to Erik Pulgar jest na środku ten pomocy. No to jest Erik Pulgar, ale jeszcze ale... z czasów gry w Bolonii. Kurde, tak blisko. Kurde. Czyli teraz to w pierwszym quizie pamiętam Chilijczyka kojarzyłem z Garym Medelem, a teraz na siłę nie chciałem, żeby to był Gary Medel, no. Kurczę, raz. No to w takim razie... A kim był ten lewy obrońca? Z Grecji. Tak. Nie pamiętam już, jeśli mam z czego. Ale to wam wkleję w montażu. 0-0 w takim razie w tej rundzie, runda trzecia. Okej, okay, zaczynamy w takim razie klasycznie od formacji. I pierwszy piłkarz już wędruje na plan. Bramkarz z Włoch. Jestem bardzo niepocieszony. Dobra. O, Aha. chłopie.
Mam jeden typ, wstrzymuję się. Już od razu po dwóch, no tutaj może być odrobiany, ale... Nie, to dalej, chwilę, dalej. Ja dalej, dalej, dwie, dalej. Flagi wysłałem, w takim razie teraz flaga numer 3. W dalszym ciągu rozumiem wysyłać, tak? W dalszym ciągu, tak. No tutaj też. Mam jedno skojarzenie i mam dwa kluby. Ja też, ale. I tylko przez. Flagę odsłaniam. No. A zresztą. Zaczekaj. Okej. Okay. Brazylijczyk, czekaj, dobra. Mam. Też. Dobra, czyli chyba. To już jest po. 11, 10, nie, to, 10 za 7 to, punktów dobra. Potencjalnie. Tak. To ja mi daję jeszcze jedną flagę. Pokazuję dobra. Do kamery, teraz na szybko. Już pokazałeś, tak? Tak, tak, tak. W takim razie ja jeszcze jedną flagę odsłonię teraz Jankowi. No to żeś mi skomplikował sprawę. Daj jeszcze jedną. I jeszcze jedną, nie ma problemu. Mhm. Jeszcze jedną? Jeszcze jedną, no. Nie ma problemu. Wiem, dobra, mam. Chyba się już upewniłem. Dobra, to ja pokażcie, nie mówcie, ja pokażę do końca dla widzów. Jeszcze raz pokazuję, jakby tak, ktoś tutaj Janek nie zauważył. Do kamery. Pokazałem, pokazałem, no. Ja już tylko wysyłam w tym momencie, żebyście wy się upewnili. A potem, Janek, powiem ci jedną rzecz. Nie sugerowałem się w ogóle linią ataku, tylko defensywą. Ja też. I upewniłem się... Znaczy, Przeholendrze. Możemy mówić? Przeholendrze. Tak, no i teraz już możecie. To jest Roma. Roma. Tak jest. I wiesz, co jest najlepsze? Ja już po drugim chciałem mówić, bo mi się kojarzy jedyny prawy obrońca z Grecji, Vasilis Torosidis, ale... Torosidis, myślę, no, właśnie. Dobra, myślę, nie będę strzelał. Dobra, czyli ja zobaczyłem punktów. Brazylijczyka i myślałem od razu, że to jest Juan Jesus, ale potem dostałem tych dwóch Włochów na łeb i nie ogarnąłem. A ja skojarzyłem Leandro Kasztana. Słuchaj, chyba tak się on nazywa? Janek, strzeliłeś po Holendrze dopiero, tak? Tak. Czyli 4 punkty. 4, mam 11 teraz. 11, natomiast Olek 7 i runda numer 4. Już mam 7 razy więcej punktów niż ostatnio. No nie, bo 7 razy 0 to nie, jest 0. To dobra. To się wytnie. Wysyłam wam formację. Wiem, że jestem leniwy, znowu. Szukałem po prostu pod jedną i tą samą formację, ale tak to jeszcze. Jakieś 3-5-1-1 mogłeś machnąć. Będzie jeszcze jedna z trzema obrońcami. O, fantastycznie. Dobra. Wysyłam dalej, rozumiem. No. Aha. No, dalej. To jest Słowenia, tak, dobra. Tak, tak, Słowenia jest to. Wysyłam dalej w takim razie. Pomyślmy. Cały czas dalej, tak? Słoweńców seria jest sporo, więc ciężko się nawet po nich sugerować. Jeżeli to byłby ten sezon, to mam jeden typ, ale cały czas no to tak. Się nie wiadomo, jaki to jest sezon, wiadomo. Nie wiadomo, wiadomo. No. Kolejny? W takim razie? Mhm. Jak najbardziej. Dobrze. Tak, mam. W takim razie za 7, bez 5 odsłoniętych. Gramy za 7, to za 7, tak, no. Tak, tak, tak. Pokazuję do kamery. Tak? Pokazałem. Aha, to obejrzyjcie za 7. Dobra, nie mówcie w takim tak, razie. Nie mówimy nic. Ja pokażę. Albo się zbłaźnię, albo... To ja się zbłaźnię razem z tobą, bo pewnie ten sam tok myślenia mamy, ale... No, pewnie poszliście, że to jest ten sezon, co nie? Aha. No to pokażę wam zaraz. Odsłaniam stopniowo. Nie, to na bank trafiliśmy. Już teraz jestem pewny. A wiesz, że ja nie jestem pewny za bardzo? A ja już jestem. Teraz tak na szybko myślę, tak. Portugalczyka na środku obrony. Tak, ja jestem pewny. A ja teraz już na bank jestem pewny. No i wszystkie odsłonięte. Powiedzcie, co mieliście? Parmę. Ja miałem Parmę. Tak, jest to Parma. Bruno Alves na środku obrony. A, Bruno Alves, faktycznie. Na lewej Galiolo. Mi się skojarzyło od razu Jasmin Kurtić, nie? Za 7 w takim razie, tak? No Jasmin Kurtić, ten, w pomocy razem z nim Juraj Kuczka, bo flaga Słowacji. Faktycznie, Kulusewski, Juraj Kuczka, Cornelius, tak. Żerwinio. Tak, 18 do 14. Tak się prezentuje wynik. Kurde. Dla Janka i runda piąta. O, jest trójeczka. Jest trójeczka. 3-4-3. I patrzcie, od czego zaczynamy.
O! Jesteście w szoku, co nie? Że ktoś liczyk może na wahadle. Odważny będzie strzelać, czy jeszcze nie? Ej, jeszcze nie. Najlepsze jest to, że ja mam typ, ale jeszcze się wstrzymuję. Znaczy ja też mam, ja też mam typ, bo mało jest Brazylijczyków na boku, ale trzeba się upewnić. Dalej? Mhm. Tak, 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 dalej. O, chyba motor mi przyjechał właśnie. Pozdrawiam ludzi w słuchawkach. Dobra. Nie, ja to wytnę spokojnie. Rozumiem, że cały czas mam wysyłać. Czy już wiecie może? Dalej, dalej. Dalej, dalej. Antena. Czemu mi grafiki nie wczytuje? Macie to samo? Na cztery flagi mam pokazane teraz. Ja mam dwie kropeczki i cały czas sobie latają. Się niby wczytuje, ale coś nie chce iść. To pogoń chomika, żeby żeby internet nakręcał. O, dobra, teraz mam. Dobra, no to... Strzelacie czy dalej? Dalej. Dalej. Proszę bardzo. Kurde, to jest ciężkie, bo ja mam jeden typ, jeżeli chodzi o Brazylijczyka na wahadle. To jest najtrudniejsze. Mówisz? No tak, Brazylijczyk tylko jeden mi się kojarzy z prawym wahadłem, ale tutaj reszta mi się nie skleja, ale zobaczymy. No i są dalej. Argentyńczyk. Nowy Argentyńczyk na boku. Tak, teraz próbuję szybko z tych od sezonu 13-14, tych wahadłowych brazylijskich. Dalej, czy... No mi tylko przychodzi jeden na myśl, no dwóch, ale jeden klub już był tutaj, ja wątpię, że Michał dał dwa te same kluby. No być może, tak strollowałem. To by było dobre, dalej. Dalej, dobra. Marokańczyk na lewym wahadle. Marokańczyk na wahadle, kurde. Cały czas dobra, Michał, ja strzelam. Okay, dobra. Ja strzelam. Ja chyba jest pójdę dalej. Jest 7 flag, więc strzelasz za 5 punktów. Za 5 punktów, ja pokazuję do kamery. Przy 4. W sensie za 4 punkty, jeżeli będę upewniony już. Tak, tak, tak. Już wysyłam ci kolejną flagę. Proszę bardzo. Francuz, kurde. Chociaż dalej. Nie, chyba mam. Czy tam był francuski Zapisuję. Obrońca? Kuźde. Ja już ten typ... Dobra, nie podpowiem wam. Nie. No bo Janek już pokazał to, jakbym... Ja też już pokazałem. Oba już pokazaliście, tak? Tak. To możesz do końca lecieć. To jest ten sam obrońca, co był wtedy francuski. Lecę w takim razie... Ten sam obrońca, co był wtedy francuskim? Dalej wam odsłaniam. Nie, dobra, nie chce mi się scrollować aż tyle. No bez kitu, bo już mamy konkretny spam. Ojeju, chyba wiem, co to jest. I ostatnia flaga, wy już pokazałeś. Ale faila puściłem. Oj, 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 aleśmy pograli. Ja puściłem Torino, bo mi się Bruno Peres... Ja też pokazałem Torino. A teraz tak. Myślę, że to jest Genoa. Tak, jest to Genoa. Suso i Perotti na skrzydłach. Kurde. Tak. No cóż. Bez kitu. W takim razie obaj zero znowu. Cholipka. Czyli rzeczywiście. Wynik, i Gasperini na ławce trenerskiej. Wynik 18 do 14 w dalszym ciągu. Cały czas. I ostatnia runda już. 4-3, dobra. Znowu. I w takim razie idziemy po kolei. Rozumiem, że jak są Włosi, to cały czas mam jechać dalej, tak? Myślę, że tak. Tak, bo Włosi nic nie mówią. Dobra. Cały czas dalej. Again. Mhm. Cały czas. Cały czas. Dobrze. Buffon, Barzali, Bonucci, Chiellini. Jak... Jedę w takim razie. Jak dalej, Boga kocham. O Jezus Maria. A już lewego obrońcy włoskiego nie mieli. Ty jesteś poważny w ogóle. Już strzela, czy... Reprezentacja Włoch, czekaj, Euro 2... Nie, no dobra. No powiem dalej, tak, dalej. No, nie musicie podawać rozgrywek. Dalej rozumiem cały czas, tak? Zastanawiam się, czy to nie jest jakaś Primavera wystawiona w jakimś meczu. Ale Primavery też mają to do siebie, że ten... Słuchajcie, bo wysyłam już kolejną flagę. A wy cały no czas... wiem, widzę, ale... No tutaj już nie mam szans na wygranie z Jankiem. Dwie ostatnie. Czyli jak wszystkie flagi są, to tylko za jeden punkt, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Tak.
No to, no to wysyłam no dalej, dalej, dalej. nie, nie zgadniecie pewnie. No i ostatnio chcecie. No. No i ostatnio. Włoch jak... Jakby... Co? Co to za flaga jest? Co to? No powiem tak. Czy to jest Kosowo? Nie, nie, nie. Nie, to nie jest Kosowo. Kosowo ma inną flagę. A ty... Powiem tak, czy obaj nie wiecie, co to jest za flaga? No nie. No pierwszy raz flagę na oczy widzę. No, to jest... To nie jest flaga państwa. To jest jakby flaga terytorium zamorskiego od Francji. To jest... Z tego kraju jest tylko jeden piłkarz, więc mam wrażenie, że jakbym powiedział teraz, co to jest za flaga, to mógłbym wam strasznie podpowiedzieć. Czy powiedzieć wam? No. No to powiem, jest to Martynika. Ej, dalej nie mam żadnego typu. Z Martyniki kojarzy mi się tylko jeden piłkarz, ale to jest Steven Langille z Legii. Dokładnie to samo. No to... Który grał na pianinie i walił z bonga. Dobra, jak tu walimy za jeden punkt, to Michał, jaki to jest sezon konkretnie? Wiesz co, 15-16 mi się wydaje. Nie, nie, albo 16-17, albo 15-16. Chyba... To z Martyniki. Dobra, powiem wam tak, już tak w ramach ostatecznej podpowiedzi. Nie jest to skład z ani Serie A, ani z Pucharu Włoch. Czyli to mogą być europejskie puchary? No mogą być. Kto grał wtedy w europejskich pucharach? O, matko. Czekaj, ja kombinuję. Myśl. Czyli oboje i tak byście strzelali za... Za jeden punkt. Tak? Za jeden punkt, ale jeżeli by to miał być skład z europejskich pucharów, jest to sezon 16-17. To czekaj. To ja mam tylko jeden typ. Ja też mam jeden typ i go zapisuję. I tak wygrałem konkurencję całą, ale no... Na punkty stylu lecimy. No, to już taki, lecimy na punkty stylu. Punkty stylu po trzech podpowiedziach, ale okej. Okay. No bo nie, bo grało tylko 6 zespołów w europejskich pucharach. Wtedy. I tylko jeden zespół mi się może skojarzyć z tym. Ale Martynika, no kurde. Olek, co dałeś? A ty już masz? Tak, ja już pokazałem. Też pokazałem. Pokazałem Sassuolo. Ale ja też pokazałem Sassuolo. Bez żadnej pewności. A wiecie, kto to jest? Nie wiecie, kto to jest? Powiedz, co to jest za piłkarz, to już będzie wiedzieć. Grégoire de Frel. Czyli Sassuolo. No Sassuolo. Tak, jest to Grégoire de Frel na tym, na ataku. Z Martyniki. O, to mamy po jednym punkcie. Tak, macie w takim razie jeden punkt. Ale to taki wymęczony strasznie punkt. 19-15, wynik końcowy wygrywa Janek. W takim razie, jeśli taki format quizu wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, możecie napisać fajny komentarz w stylu fajny film, fajny quiz, chcemy więcej, albo zaproponować, jaki quiz mamy nagrać. Ja zapraszam was w imieniu Olka i Janka na podcast, kiedy wlatujecie teraz, najbliższym podcastem. Będziemy nagrywali w przerwie, chyba 25 się umówiliśmy, co nie, Olek? Dokładnie tak, więc... A 25 rano będziemy nagrywać po meczach. Czyli, ale tego dnia też wlatuje ten podcast, czy nie? 26 jak chyba. Nie, jak zmontujesz, to wleci. No, jak zmontuję, to wleci, no to nie wiem, to może być ciężko, ale z eksportem. W takim razie... dzięki bardzo za oglądanie raz jeszcze i do usłyszenia, a także to do zobaczenia. Na razie, cześć. Na razie. Cześć.